Jarek Elbart, wydawnictwo Region. Dariusz Piasek, historyk, nauczyciel. Po prawie 3 latach mamy okazję ponownie spotkać się w Strzebielinie, w gminie Łęczyce, by rozmawiać o kolejnej książce historycznej, monografii przygotowanej przez Ciebie, dotyczącej zachodniej części gminy, czyli stołecznych Łęczyc oraz otaczających ją wsi, im dawnych majątków, Godentowa, Wielistowa, Niedarzyna, folwarku Węgornia i dawnego zaścianka Dąbrówka Wielka. To kolejna praca dotycząca tego obszaru. Od czego zacząć? Może od archiwum. Czy szukając materiału do tej książki trafiłeś na jakieś nowe rzeczy i co w tym materiale, co w tym obszarze historycznym w Twojej ocenie było najciekawsze? Znaczy, czy nowe, to bym tutaj nie był tego pewny, dlatego że no, oczywiście też pewna łatwość podejścia do tematu polega na tym, że ja już w zasadzie wiem, gdzie i czego szukać. Dlatego że jednak no, wioski, które istniały przez setki lat na tym samym terenie, mają podobne źródła, także to jest pewna łatwość. Natomiast oczywiście zawsze mnie to fascynuje w przypadku zwłaszcza tych dóbr państwowych, czyli na początku krzyżackich, wcześniej jeszcze książęcych, a potem królewskich, czy państwowych właśnie już po rozbiorach, że jest niesamowicie dużo zachowanych tych źródeł. Wydawałoby się, że pewnie dla mieszkańców tych wsi, którzy dzisiaj od powojnia tak, mieszkają na tym terenie, to są często takie miejscowości pozbawione jakichś spektakularnych zabytków, które no, turyści raczej powiedzmy omijają, tak, no bo nie mają za bardzo powodu, żeby się tu zatrzymać. I sami myślę, mieszkańcy nie do końca zdają sobie sprawę z tego bogactwa historycznego, które gdzieś tam w archiwach tkwi. A to jest niesamowite, dlatego że praktycznie co najmniej od XVI wieku, zwłaszcza w przypadku Łęczyc, które właśnie było taką wsią państwową, a nie prywatną, możemy niesamowicie dokładnie śledzić historię mieszkańców tej wsi. Dosłownie z nazwiskami, tak? Imionami, nazwiskami możemy zobaczyć, ile mieli krów, ile mieli nawet jabłonek w sadzie, w ogrodzie, tak? I w takich przekrojach czasowych co kilkanaście, kilkadziesiąt lat pojawiają się bardzo szczegółowe informacje. Także ta historia właśnie zawsze mnie zadziwia bogactwo, które jakby kontrastuje z tym taką bogactwo historii, które kontrastuje z tym takim dosyć może skromnym dniem dzisiejszym, tak? Właśnie jak mówiłem, bo nie są to przecież miejscowości turystyczne. Czyli tak? Wychodzi na to, że po wiekach pruski fiskalizm i biurokracja pruska na coś się przydaje. Tak, ale to pamiętaj, że Prusy tutaj pojawiły się dopiero w XVII wieku. Wcześniej były właśnie jeszcze te spisy z czasów książęcych. Tak. Książęta zachodniopomorscy oczywiście też dbali o te swoje dosyć peryferyjne posiadłości, wysyłając to nieustannie, prawda, jakichś swoich lustratorów, tak, którzy, jak mówię, bardzo szczegółowo wszystko opisywali, no bo oczywiście od tego zależały te podatki, które płynęły tam gdzieś do Szczecina. Dlatego tutaj właśnie jest ten materiał jest niezwykle bogaty, ciekawy. Na etapie przygotowania książki, jak temat 2 lata temu w zasadzie się rozpoczynał, dla mnie pewnym takim z ciekawością przyglądałem się temu, jak poradzisz sobie z opisaniem w jednym tomie bytów tak różnych, tak? Bo Łęczyce, czyli wieś państwowa, duża z młynem i naokoło różnej wielkości majątki z, myślę, najbardziej chyba znanym Godentowem, w tej chwili rozsławia go też odnowiony, odremontowany pałac, no ale także z Dąbrówką Wielką, po jakieś folwarki, które gdzieś, że tak powiem, w tej chwili chyba już niestety kończą swój żywot i pewnie w perspektywie najbliższych kilku lat i budowy kolejnej części trasy kaszubskiej mogą w ogóle przestać całkowicie istnieć. Jak to wyglądało? Czy pomimo tej różnicy co do rangi, co do znaczenia, co do sposobu gospodarowania, czy ten obszar jest spójny, czy te losy każdego z tych miejsc toczyły się jakby trochę inaczej?
Właśnie powiedziałbym, że to jest jedną z najciekawszych elementów tej pracy, że wsie, które dzisiaj są tak blisko siebie, każda z nich ma w pewnym sensie zupełnie inną historię. I to właśnie wynika przede wszystkim z tych kwestii własnościowych. Tak jak wspominałeś, Łęczyce, duża wieś chłopska, założona przez Krzyżaków w połowie XIV wieku, miała taką swoją właśnie specyficzną historię. Ten wianuszek wiosek, czy tych osad, które ją otaczały, każda z nich była inna. Godentowo średniej wielkości majątek, w którym powiedzmy kwestie własnościowe były w miarę stabilne aż do współczesności. Natomiast Dąbrówka Wielka na przykład, Wielka czy mała? Wielka. Wielka, Dąbrówka Wielka. Wielka. To taki typowy zaścianek szlachecki, gdzie praktycznie nie było chłopów, gdzie cała wieś składała się z kilku takich średniej wielkości, niewielkich gospodarstw szlacheckich. Tak? Z kolei właśnie Węgornia to folwark, tak? Czyli zupełnie właściwie tak jak i dzisiaj, tak? Praktycznie jedno duże gospodarstwo. Także każda z tych miejscowości była inna i to było fajne, bo gdyby były wszystkie takie same, to powiedzmy pisanie byłoby dosyć nużące. A tutaj można właśnie nawet w tak niewielkim opracowaniu, tomie, można porównać, tak? Jak zupełnie inaczej rozwijały się te miejscowości ze sobą przez wieki sąsiadujące. Patrząc na to od strony geograficznej, położenia tych miejscowości, czy to jest tak, że, bo masz też porównanie z dwoma wcześniejszymi tomami, czyli z Bożym Polem Wielkim i z Rozłazinem, że to jest tak, że leżące w sumie w pobliżu Rozłazina majątek Dąbrówka Wielka jest trochę podobny do tego, co się wokół Rozłazina działo, czyli do Łówcza, do Nawcza, do samego Rozłazina, może trochę do Dzięcielca, który kiedyś był jakby chyba oddzielnie, tak? Też był takim był podobnym, właśnie tak? Zaściankiem. Tak, tak, a jak takim wygląda na przykład kwestia Wielistowa, które dla mnie jako no, miłośnika historii i krajoznawcy pomorskiego jakoś się kojarzy z takim rodem niemieckim, Wielistowów, tak. Mhm. I w zasadzie jakoś mi się zawsze kojarzy bardziej z Bożym Polem Wielkim. Czy to jest tylko, że tak powiem, czy mi się tak wydaje, czy rzeczywiście tak można na to spojrzeć? Znaczy, powiem szczerze, że akurat Wielistowo-Felstow to nie jest jakaś dla mnie taka szczególnie ciekawa tutaj miejscowość, o której mógłbym coś więcej powiedzieć, dlatego że ono zawsze było tak troszeczkę w cieniu Godentowa. Mhm. Ono było tak troszkę po środku. Godentowo w tej grupie było największe, Wielistowo średnie, a Dąbrówka to właśnie taka konglomerat tych malutkich gospodarstw. Natomiast oczywiście są duże podobieństwa pomiędzy tymi majątkami, a tym, co jest wokół Rozłazina. Tak? Tu można by znaleźć wręcz takie analogie. Chociaż w przypadku Rozłazina trudno znaleźć taki majątek, który by odpowiadał Godentowu. Tak? Godentowo było rzeczywiście tutaj duże, wyjątkowe. Natomiast wiesz, chciałbym zwrócić Twoją uwagę na pewną różnicę między Rozłazinem a Łęczycami. Ona jest wyraźna. Bo niby te dwie wsie w zasadzie powstały bardzo podobnie. Czyli zostały mniej więcej w tym samym czasie. Dwie były państwowe. W połowie XIV wieku założone przez Krzyżaków. Tylko że ich potem rozwój potoczył się wbrew, co wynika właśnie ze źródeł, zupełnie inaczej. Rozłazino, być może dlatego, że zostało zbudowane na wysoczyźnie, na słabszej ziemi, projektowane było jako duża wieś chłopska, tak? Co dla Krzyżaków było korzystne, bo z takich wsi mieli dużo czynszów, dużo różnych tam danin, pieniędzy, pańszczyzny i tak dalej, więc to było dla nich, to była forma takiego właśnie zagospodarowania dosyć słabo zagospodarowanego wcześniej terenu. Natomiast to się nie udało. W przypadku Rozłazina mamy podwójną właściwie lokację, tak? Pierwsza się nie udała, widocznie po prostu nie było chętnych, tak? Na te działki, które tam wyznaczono i Krzyżacy po kilkudziesięciu latach musieli spuścić z tonu, tak? W ogóle zmniejszyć czynsze i tak dalej. Widać, że zabrakło chętnych do obsadzenia tej wsi i co ciekawe, ta wieś potem właściwie była wsią słowiańską, tak? Mimo, że została założona na prawie niemieckim, to aż do praktycznie XIX wieku dominowała tam ludność miejscowa, kaszubska, tak? Mhm. Zresztą to widać oczywiście na tych słynnych witrażach w Rozłazinie, gdzie 90% nazwisk to są stricte kaszubskie, słowiańskie. W Łęczycach nazwiska, które można by było uznać za kaszubskie, też się pojawiają. Ale w Łęczycach właśnie jest odwrotnie.
W Łęczycach jest odwrotnie. To jednak tutaj jednak musiało dojść do sprowadzenia właśnie tych osadników niemieckich. Jednak te nazwiska niemieckie zdecydowanie przeważają. I co najciekawsze, to jest w ogóle coś niesamowitego, że te nazwiska, które pojawiają się, no tych oczywiście z XIV wieku nie znamy, ale od XVI wieku już wiemy dokładnie z imienia i nazwiska, kto tu mieszkał. I wyobraź sobie, że te nazwiska z niewielkimi zmianami, one się powtarzają praktycznie do 1945 roku. To długie trwanie, wiesz, zmieniały się państwa, tak? Przecież tutaj kilka granic przetoczyło się różnych i tak dalej. A ci ludzie, tak jak ich być prawdopodobnie krzyżacy osadzili tam w tym połowie XIV wieku, mówię, z niewielkimi zmianami przetrwali do 1945 roku. Na zachowanych w archiwach takich listach tych Niemców wysiedlonych, tak, po 1945 roku, powtarzają się dokładnie te same nazwiska, no nie wszystkie, ale powtarzają się te nazwiska, które notowane są w wieku XVI. Długie trwanie, niesamowite, tak. I to jest jednak przede wszystkim, zresztą tak była postrzegana, jako wieś niemiecka, tak, tutaj wieś niemiecka. Ja bym nawet powiedział, bo to taka ciekawa jest geneza, wydaje mi się, to zresztą chyba o tym napisałem w miarę tak jasno, że krzyżacy prawdopodobnie zrobili dla niej miejsce. Specjalnie właśnie tutaj przesiedlili miejscową ludność słowiańską, tą właśnie kaszubską z czasów jeszcze przed 1308 rokiem. Przesadzili ją między innymi właśnie do Dąbrówki, tak, czy na jakieś tutaj obrzeża, na te gorsze ziemie, tak? No bo Dąbrówka tak naprawdę to jest polana w lesie. Tak. Tak? Mhm. I no, nadal tak jest. Nie? Dokładnie. I tutaj na to dobre miejsce, które miało, podwójnie było dobre, bo świetna ziemia w dolinie rzeki Łeby, tak? I szlak, który prowadził z północy na południe, ta wieś została założona po prostu przy dawnej jeszcze tam 13-wiecznej drodze, która z Grodu w Białogardzie, bo kiedyś tam był właśnie w XIII wieku ośrodek książęcy, tak? Nawet przejściowo siedziba książąt pomorskich z tego brata Świętopełka, do Gdańska, tak? Najkrótsza droga właśnie z Białogardy do Gdańska wiodła tutaj przez Łęczycę, tu przechodziła przez Dolinę Łeby i tutaj właśnie w tym miejscu, czyli na dobrym miejscu, a potem oczywiście, jak się trochę zmieniła ośrodki administracyjne, czyli Białogarda spadła do roli wioski, a zastąpił ją Lęborg, to nadal było to dobre miejsce, no bo wzdłuż Doliny Łeby prowadziła z kolei droga też, prawda, do Gdańska, tak, z Lęborka do Gdańska. Także... Czyli tutaj można by było się też w genezie nazwy Łęczyce doszukiwać tego miejsca, które łączy dwa brzegi. To jest taka... Czy to jest, że tak powiem, to jest etymologia, chłopska etymologia? To jest etymologia ludowa. Taka powiedziałbym, tak, bo tak się nam to wydaje. Natomiast Łęczyce to generalnie łąki. I tu... Łąki, tak, to tereny, gdzie były dobre łąki i tutaj właśnie nawet powiedziałbym, że łąki i pewnie też hodowla, tak, przeważała nad rolnictwem, tak, tutaj z tego był więcej pożytku mieli miejscowi chłopi. A udało ci się dotrzeć do informacji, co hodowano? Jaki to był rodzaj hodowli? Czy były to owce? Czy było to bydło? Wiesz, dokładnie... Czy pod tym kątem tego nie analizowałeś? Dokładnie już w tej chwili tego nie pamiętam. Przepraszam. Porównywałem nawet w książce, bo mówimy oczywiście parę miesięcy po zakończeniu pisania książki. Proszę, wybacz mi, jeżeli mogę. To nie z naszej przyczyny spotykamy się w zasadzie na przedwiośniu 23, a nie w grudniu 22. Tak, mieliśmy prywatnie zamiar. Tak. Słuchaj, co widać? Na przykład w Rozłazinie, to mówiłem o tej względnej ubóstwie, tak, Rozłazina, względne, bo przecież tamte wioski wokół niej były jeszcze gorszej sytuacji, jeszcze drobniejsze, jeszcze słabsze, prawda, na przykład Łówcze, prawda, czy Nawcze. Ale słuchaj, w XVI wieku widać to chociażby w pogłowiu bydła i koni w porównaniu Łęczyc z Rozłazinem. W Rozłazinie większość chłopów miała sporo wołów, tak, orała ziemię wołami, co było tańsze. Woły były tańsze, tak, w utrzymaniu i świadczą o pewnym właśnie takim względnym ubóstwie. Natomiast w Łęczycach w tym samym czasie wołów prawie nie było. Tutaj wszyscy mieli po kilka koni, tak, po kilka, nawet kilkanaście koni, którymi no, obsługiwali swoje gospodarstwo. To właśnie wskazuje na lepszą sytuację Łęczyc. I coś jeszcze chciałem powiedzieć. Ale to może mi się za chwilę przypomni. A, już wiem.
Pozwolisz, że ci wejdę w zdanie. Tutaj w przypadku Łęczyc mamy taki pewien stereotyp, prawda, wyniesiony gdzieś tam ze szkoły, że te straszne średniowiecze, jak to tam ten biedny chłop pańszczyźniany był gnębiony, prawda, jak to jego sytuacja była fatalna i tak dalej. Proszę Państwa, nic bardziej mylnego, to chciałbym tutaj mocno podkreślić. Tam w którymś miejscu nawet dokonałem takiego próby takiego obliczenia, kiedy w Łęczycach w XVI wieku, bo wtedy możemy to dokładnie w miarę wyliczyć, przypadał tak zwany Dzień Wolności Podatkowej. I okazuje się... I nie był to czerwiec. I nie był to czerwiec, tak jak dzisiaj. Proszę Państwa, tak, to właśnie... Oczywiście te dane nie są w pełni precyzyjne, tam pewnych rzeczy do końca nie można wyliczyć, ale moim zdaniem przypadał ten Dzień Wolności Podatkowej w Łęczycach w XVI wieku co najmniej na marzec, tak? Czyli no, dwa razy wcześniej niż dzisiaj. Także pamiętajmy, tak, w tych średniowieczu, czy tam w tym wczesnym okresie nowożytnym, sytuacja chłopów naprawdę nie była wcale taka zła. Natomiast widać w źródłach, że później jest coraz gorzej. Tak? Rzeczywiście ta śruba feudalna, tak, tego ucisku feudalnego jest dokręcana stopniowo. A jak to wyglądało w przypadku tych majątków? Jak to wyglądało? No bo te majątki w zasadzie funkcjonując na podobnym obszarze, pewnie musiały też czerpać swoje dochody z podobnego sposobu funkcjonowania, czyli albo z hodowli, no bo przemysłu to jako takiego nie było. Czy to też tak było, że Łęczyce były wsią chłopską i ci chłopi uprawiali swoją rolę, czy oni też służyli w tych majątkach. Jak to wyglądały te relacje? Tak? No bo tutaj mamy coś, co jest państwowe, czyli, że tak powiem, to są wolni ludzie mimo wszystko, a tutaj są majątki, trzy majątki te położone w Dolinie Łeby. One miały swoje wsie, miały swoich chłopów, korzystały z chłopów z Łęczyc. Jak to wyglądało? Łęczyce jako bogata wieś chłopska miały obowiązek tylko odpracowywać pańszczyznę, czyli tą darmową pracę na polu pana feudalnego, w tym przypadku w folwarku książęcym. W tej chwili nie pamiętam, wysokiej chyba, tak? Tutaj najbliższy folwark był i oni tam po prostu musieli ileś tam dni w roku odpracować w ramach właśnie tych swojego obowiązku. Z wsiami rycerskimi czy tymi szlacheckimi zupełnie nic ich nie łączyło. Oni byli zupełnie niezależni. Natomiast oczywiście bogaty chłop, zamożny chłop z Łęczyc mógł sobie, nie musiał sam fatygować się gdzieś tam na odległość. Zresztą z tego co pamiętam, chyba w XVI czy w XVII wieku już zaczęli im zamieniać, bo to było dosyć daleko. Najbliższe folwarki szlacheckie, znaczy książęce, na których oni musieliby tą pańszczyznę odpracować, były stosunkowo daleko. Nie opłacało się tych kilkunastu kilometrów tam jeździć z tym, prawda, z tym własnym sprzężajem i wracać. Zamieniono im to po prostu na czynsze. Tak, zamieniono na czynsze, płacili pieniądze i tamci dzierżawcy tych folwarków po prostu sobie wynajmowali ludzi na miejscu. Sezonowych pracowników. Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę w tych grobach szlacheckich, to tak jak już wspominałem na początku, niewiele możemy o niej powiedzieć praktycznie do XVIII wieku. Dlatego, że jeżeli jakieś tam rachunki były, to wszystko było w prywatnych rachunkach tych rodzin szlacheckich, które tam mieszkały. Te archiwa praktycznie się w większości nie zachowały. Nie mamy, nie wiemy, po prostu to jest biała plama. Jedyne, co wiemy na ten temat, to mniej więcej, jakie płacili podatki. I na przykład wiemy, że tam chyba gdzieś w którymś miejscu o tym wspominam, że w XVII wieku te majątki szlacheckie były poważnie zadłużone. Tak? Czasami nawet wiele lat nie płaciły. Tam był taki okres, kiedy zmieniała się często władza polityczna i one tam czasami nawet wiele lat nie płaciły w ogóle niczego, a potem, prawda, no, trudno było uzupełniać te zaległości. Tak? Więc to jest... Czy można z tą sytuacją też powiązać to, że na początku XIX wieku w zasadzie nastąpiła wymiana rodów, które siedziały na tych majątkach? Tak. W zasadzie właśnie to, że w przypadku Godentowa, które było w miarę zamożne, sytuacja własnościowa jest w miarę stabilna. Natomiast ci średni i biedni, oni wypadali z gry, jak to się mówi. Zwłaszcza dobiła ich
właśnie reforma z początku XIX wieku, kiedy oni na tym nowym rynku, oni sobie po prostu zwyczajnie nie radzili. I te majątki takie drobne, słabe były wykupowane przez no, większych, tak? Właśnie między innymi Zomnice przecież z Godentowa wykupili chyba Redystowo pod Rozłazinem. Tak, pod Rozłazinem. I jeszcze tam jakiś ten majątek, którego nie pamiętam w tej chwili nazwy. Także tak, duże ryby pożerały te mniejsze. Mało tego, pamiętajmy, że XIX wiek przyniósł też bardzo istotną zmianę, a mianowicie te majątki szlacheckie, które przez setki lat były właśnie szlacheckie, nagle znalazły się na wolnym rynku, tak? Bo zmiany polegały na tym, że mógł je kupić każdy, kto miał pieniądze. A niekoniecznie był szlachcicem. Tak. Niekoniecznie był szlachcicem. I zaczyna się karuzela właścicieli, czyli po prostu spekulacja, tak? Spekulacja ziemią. Kto ma pieniądze, kupuje, odsprzedaje, tak? I także tak to się wszystko zmienia. Te stare, dobre czasy, prawda, kiedy tam właśnie ci herbowi siedzieli, bezpowrotnie przeminęły. Czyli XIX wiek był też takim czasem, kiedy przed zwykłymi ludźmi otwierała się drogi i droga do takiej emancypacji, do tego, żeby znaleźć sobie lepsze, bardziej eksponowane miejsce w społeczeństwie. I bardzo zmieniły się również Łęczyce. Przecież zbudowano kolej w połowie XIX wieku i Łęczyce właśnie, to bardzo widać, że z tej takiej wsi, która przez 500 lat właściwie trwała w tej samej sytuacji, było te same 12 gospodarstw, w tym dwóch karczmarzy, tak? W tych samych miejscach, przez 500 lat, a w połowie XIX wieku właśnie nagle następuje boom demograficzny, tak? Nagle właśnie jest kolej, pojawiają się zupełnie nowi ludzie, stare gospodarstwa są dzielone na mniejsze, no zaczyna się totalna zmiana, zaczyna się industrializacja, zaczyna się po prostu dla Łęczyc zdecydowanie nowa epoka. Myśląc o przełomie XIX i początku XX wieku i Łęczycach, chciałem podpytać o historię pewnego awansu społecznego, czyli panią, która urodziła się w Łęczycach, a później została żoną kanclerza Austrii. Tak, to jest dosyć niezwykła historia, trochę jak z amerykańskiej komedii romantycznej, czy tam powiedzmy takiego, no nazwijmy to komedii romantycznej, a mianowicie no, pani, która właśnie niezbyt chyba zamożnej rodziny, bodajże z jakąś koleżanką, wyrwała się w wielki świat i złapała pracę chyba pokojówki w jakimś berlińskim hotelu, poznała tam przyszłego kanclerza Austrii. No ale pamiętajmy, że to nie był jakiś mezalians, bo on wtedy był dopiero studentem, tak? Więc on, wielka kariera była dopiero przed nim. Mówimy oczywiście o Engelbercie Dollfussie, postaci ważnej, ciekawej i tragicznej, która potem w latach 30. zginęła z rąk nazistów, tak, austriackich. Ale tak, oni poznali się gdzieś tam w Berlinie, gdzieś w hotelu, kiedy on był studentem, a ona pokojówką. Coś zaiskrzyło, pojawiła się chemia i w ten sposób panna z zupełnie prowincjonalnej wsi, tak, gdzieś pod Lęborkiem, nagle stała się paręnaście lat później panią kanclerzową. Tak, w Wiedniu. Łęczycy mają też taką historię typowo nazistowską, czyli coś, co może niektórych niezdrowo emocjonować, czyli rok 39, kiedy no właśnie na wspomnianej już stacji paliw zatrzymała się salonka przywódcy Niemiec. Tak, tak, na bocznicy kolejowej, tak, stanął pociąg samego Adolfa Hitlera, który, ludzie o tym wiedzieli, bo mamy takie wspomnienia pani, która była wtedy tutaj dzieckiem i właśnie wspomina, że ludzie wiedzieli o tym, że ktoś ważny i wiedzieli, kto zatrzymał się, ale pamiętajmy, że Hitler no tutaj raczej nie zabawił zbyt długo, on się potem wybrał na kilkudniowe zwiedzanie zdobyczy, tak, czyli Gdyni, Gdańska, był przecież na Westerplatte, tak, i tak dalej. Także tutaj ten pociąg po prostu tylko na niego czekał. Parę dni później wrócił samochodem z tej wycieczki, tak, i pojechał dalej w świat. Także właściwie można powiedzieć, że cała wojna tylko ta w 39 roku, tak, ta kampania polska do tego się sprowadziła i potem przez następnych kilka lat Łęczyce tej wojny praktycznie nie widziały. Oczywiście, jak przyszła zima albo wiosna wczesna 45 roku. Tak, kiedy zawalił się świat. Jak to tutaj wyglądało? Czy trafiłeś na ślady, no bo trochę zniszczeń jest, może nie w samych
Łęczycach, ale tam też pewnie, ale w okolicy, tak? I kościół w Godentowie przestał istnieć, tak? I ale to już raczej powojenna. Powojenna. Historia. Tak? Jak to wyglądało? Jak tutaj czy te oddziały radzieckie frontowe po prostu przeszły, czy coś więcej wiadomo o jakichś walkach? Jak to tutaj wyglądało? Ja bym powiedział, że to było trochę jak grom z jasnego nieba, czyli krótko, znienacka i szybko, tak? Ta wojna po prostu przetoczyła się szybko. Co ciekawe, Rosjanie przecież nie przyszli ze wschodu, tylko z zachodu, tak, od strony Lęborka, bo jak wiemy, oni takim klinem tam pod Kołobrzegiem, tak, wbili się, dotarli do morza i tutaj właśnie parli w kierunku wschodnim, spychając Niemców w kierunku Trójmiasta. Był to oczywiście straszliwy szok. Większość ludzi starała się uciec jak mogła. Akurat ta wspomniana przeze mnie tutaj pani, która jako dziecko uciekała stąd, no udało jej się dotrzeć do Gdyni, wsiąść z rodziną na jeden ze statków i dotrzeć do Danii bodajże. Natomiast no, wielu nie miało takiego szczęścia, tak? I niestety musiało przetrwać to przejście frontu, które jak wiemy było dramatyczne, nie będziemy wchodzić w szczegóły. Wielu wtedy straciło życie, straciło majątek, tak? Pewnym też takim zapowiedzią tego, co miało się wydarzyć, było przejście Marszu Śmierci. Pamiętajmy. To jest rzecz, o którą też chciałem spytać, bo tutaj jakby Godentowo i Łęczyce, w zasadzie tak do końca nie wiadomo, które miejsce, ale to jest ważny punkt właśnie na mapie przemarszów wszystkich praktycznie kolumn więźniów, sztutofu, którzy byli gnani w rejon Lęborka, w rejon tutaj północnych Kaszub. Coś więcej wiadomo o tych miejscach, gdzie oni tutaj przebywali? Czy oni się gdzieś pojawiają w tych wspomnieniach Niemców? Znaczy, wspomnień Niemców jest stosunkowo niewiele, natomiast są też dotyczące bezpośrednio tego tematu, czyli Marszu Śmierci, wspomnienia więźniów, tak? W latach 50., 60. spisywane i do dzisiaj znajdujące się w archiwum Muzeum w Sztutowie, w których Łęczyce, Godentowo pojawiają się jako miejscowości etapowe, tak? No oni wszyscy musieli przejść przez tą Dolinę Łeby, tak? I tutaj właśnie tym starym szlakiem średniowiecznym, tak, przez Łęczyce przechodzili. Wiemy, że w Godentowie, w tych wielkich budynkach gospodarskich zatrzymywali się na noc, tak, tam gdzieś w stodołach czy oborach, tak, właśnie tam ich nocowano i potem szli dalej. No i prawda, do dzisiaj mamy takie miejsce, które potem było też, które otoczone jest pamięcią w Łęczycach od czasów powojennych, a mianowicie tą mogiłę, tak, przy drodze do Kaczkowa, ile się nie mylę, tak, która w zasadzie jest dzisiaj już tylko mogiłą symboliczną, dlatego że w latach 50. została wyekshumowana i szczątki więźniów, którzy tam zginęli, tak, przeniesiono na cmentarz w Gęsi, ale do dzisiaj, i to właśnie na przykład fajnie wyszło w kronice szkoły w Łęczycach, była takim miejscem, wokół którego ta mogiła, tak? Wokół którego gromadziła się ta społeczność polska, która zasiedlała to miejsce, te wsie po 1945 roku. Taka symboliczna na tej zasadzie, że tu wsiąkła krew, tak? Nasza krew w to miejsce i my żeśmy jakby, no, można powiedzieć metaforycznie, nabyli to prawo do niej właśnie tą naszą krwią, tych naszych tutaj męczenników sztutchowskich, tak? Kończy się wojna, następuje wymiana ludności, przychodzą nowi mieszkańcy. Czy to było tak, że oni dotarli tutaj indywidualnie, czy była w ramach jakiejś akcji, czy natrafiłeś na informację o jakiejś większej grupie, która przybyła z jednego miejsca, bo tak w przypadku wielu wsi na Pomorzu jest tak, że była jakaś, jacyś ponowni zasadźcy byli, którzy z konkretnego miejsca gdzieś na wschodzie czy na południu dotarli. Jak to tutaj wygląda w przypadku Łęczyc? Wiesz, powiem szczerze, że to jest temat, który nie do końca jeszcze jest przeze mnie i innych historyków wyeksplorowany. Jak wiesz, to są takie rzeczy, to są takie wydarzenia i czasy dosyć świeże, dla wielu bolesne. Pamiętajmy też, że czasy PRL-u nie sprzyjały dokumentowaniu takich spraw. Tutaj mamy pewne takie luki źródłowe. Bezpośrednio odpowiadając na Twoje pytanie, trudno mi powiedzieć, tak? Raczej była ta ludność dosyć tutaj
różnorodna, z różnych kierunków przybywająca. To na przykład właśnie też wychodzi w przypadku tych kroniki szkolnej, o której mówiłem, gdzie właśnie podkreśla się, że ci ludzie są bardzo różni, z różnych stron, tak, że te dzieciaki, które tam, prawda, w tej szkole są, trudno im się dogadać, tak, bo każde jest z innego jakoś kierunku do Łęczyc przybyło. Ja myślę, że w ogóle, wiesz, pamiętaj, że ja jestem przede wszystkim historykiem średniowiecza i okresu nowożytnego. W historiografii są dosyć ścisłe podziały kompetencyjne. Tak. Jako wydawca wielu monografii wiem, że tak jest i wiem też, że historia zaczyna się w tym momencie, kiedy umiera ostatni jej naoczny świadek. Więc de facto to, co się działo po wojnie, to jest bardziej socjologia i nauki społeczne niż sama historia, ale mamy tutaj w tej książce też z obowiązku musiałem zamknąć, tak? Musiałem zamknąć. Trudno było przerywać tą historię, nie wiem, w 1945 czy w 1815 roku, byłoby to takie sztuczne i niezrozumiałe, ale wiesz, gdybyśmy chcieli tak rzetelnie wyeksploatować wszystkie źródła i rozszerzyć na takim poziomie, jak zrobiłem to do XVIII wieku. To byśmy mieli drugą książkę. To musielibyśmy napisać drugi tom. Musielibyśmy napisać drugi tom o historii Łęczyc po 1945 roku. I ja myślę, że nie popadajmy w jakieś zadufanie. Zostawmy coś następnym historykom. Na pewno jest to temat zbyt świeży na razie, zbyt obszerny, żeby to właśnie w takim jednym tomie zamknąć. Ja myślę, że kiedyś trzeba będzie jeszcze taką historię po prostu napisać, tak? Chyba, że znajdzie się autor, który będzie miał ochotę dotrzeć do ludzi i spróbować spisać ich wspomnienia, bo to na pewno byłby materiał, który historycy przyszłości przywitają z wielkim uznaniem i zadowoleniem, bo to jest, że tak powiem, co prawda historia widziana oczami zwykłych ludzi, ale pokazująca jakby jak to wyglądało. Jeżeli mamy wiele tych spojrzeń, to też jesteśmy w stanie pewnie rozpoznać, jak rzeczywiście było. Chciałbym właśnie dodać do tego, co mówisz tutaj, wykorzystując ten wątek, że ja myślę, że to jest pewna wartość tej książki, że to jest oczywiście mikrohistoria, tak? Czyli historia taka w pigułce jakiejś niewielkiej społeczności, ale zawsze cały czas starałem się mieć na uwadze, żeby ktoś, kto czyta tą książkę, jakby miał też odniesienia do szerszej historii, tak, żeby widział to wszystko w szerszej perspektywie i w tej historii być może swojej miejscowości, bo pewnie jest tak, że większość tych ludzi, która będzie to czytać, to są tutaj ci, którzy jakoś emocjonalnie, terytorialnie są z tym tematem związani, żeby oni widzieli, żeby to było też z pożytkiem takim ogólnym, tak, czyli na tej zasadzie, że nie tylko dowiadujemy się, co się działo w Łęczycach, ale w jaki sposób ta historia Łęczyc wpisuje się w szerszy kontekst historii szkolnej, tej szkolnej, którą oni, prawda, ci czytelnicy potencjalni gdzieś tam ze szkoły wynoszą. Mamy trzecią książkę, którą w tej chwili promujemy. Została jeszcze północna część gminy. Jak to widzisz jako potencjalny autor? Znaczy, tu są dwie, znaczy i plus, i minus, tak? Mianowicie minus jest taki, że ciężko napisać coś zupełnie innego o tak bliskich sobie miejscowościach, które w pewnym sensie, no jak mówiliśmy, są do siebie podobne. Więc powiedziałbym, że z każdą następną książką jest coraz trudniej. A z drugiej strony jest oczywiście łatwiej, ponieważ tak jak wspominałem na początku, ja wiem, gdzie co już jest napisane i gdzie tego szukać. Dlatego mogę się tylko, jak to się mówi, oddać do dyspozycji władz gminy i pani dyrektor biblioteki, która zaprosiła mnie kiedyś, parę lat temu, do tej współpracy, której owocem są właśnie już te trzy kolejne tomy. No i będę się, jak to się mówi, jeśli taka potrzeba i taka wola się pojawi, będę się starał sprostać wyzwaniu. Czyli mamy nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli w tym samym gronie prezentować Państwu publikacje o Brzeźnie Lęborskim, o Witkowie, o Chrzanowie, o miejscowościach położonych w północnej części gminy Łęczyce. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.